Idziemy zobaczyć, jak wygląda nasz karnisterek z drożdżami od piwa. Tada! Trochę spuchły, co? Ale by się chciało zrobić dziurkę i podpalić. Ciekawe, jakby to wybuchło. Słuchajcie, mówią, że drożdże już nie będą pracować. Ale wiecie co? No bo nie mają cukru. I mogą pomalutku umierać. Ale co ja tutaj mam? Cukier melasę. Czyli melasa z cukru. Jak dodamy do tych drożdży, to się coś może wydarzyć. Tylko chyba teraz tego nie zrobię. Czekajcie, pokażę wam. O, czy ja to odkręcę. Wiecie co? Lizaki można z tego robić. Ale pachnie. Sam cukier. Sama pożywka dla drożdży. Jak myślicie? Zrobić tu dziurkę i podpalić? Sebastian, co ty byś zrobił? Małutką dziurkę i bum. Tak jak z tą twoją butelką, z tym perfumem czy z czymś tam. No ja myślę... Słuchajcie, tutaj nic się w środku nie dzieje. To było dosyć sterylne. Na pewno jest tam alkohol. Się wytworzył, bo wiem... Nie no, drożdże jeszcze się nie stegowały. Są normalnie. Proces może się zatrzymał tylko. Zacier jest gotowy. Tylko jeszcze go podkarmić, dodać do tego jakieś owoce. I zobaczymy, jak tutaj jest czyściutko. O, to mi się podoba. Widzicie tam w środku? Jak czyściutko? To jest myjnia tutaj. To jest prawdziwa myjnia z prawdziwego zdarzenia. Tu myją najlepiej. Ale my teraz wejdziemy do góry. A nie wiem. Jakieś... Proszę. To się nazywa umycie. Wysuszone. Czyściutkie. Tutaj jedzonko będzie włożone. Tak. Pięknie. Podparowuję. Można pomalutku zamykać. Cyk. Nie wiem, czy wam pokazywać, jak ja to zamykam sprytnie, czy mi się uda. Uda się zawsze chyba, nie? Krzę się tak. No. Cyk. 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 O. Tak, to jest, taki jest widok tutaj. Voila. Idziemy zatem do następnego włazu. Czyściutko? Czyściutko. Mogę wozić cukier w płynie. Olej, co chcecie? Cukier w płynie tu nie zginie.